Witamy w kolejnym odcinku Golnej TV Powered by The Outlaws. Z powrotem z Wami po krótkiej przerwie świątecznej. Krzysztof Wydrowski i Chris Jasze. Zaczniemy od naszego kochanego PLFA. 19 grudnia wreszcie odbyły się spotkania PLFA 1, PLFA 2. Wiemy, jak grupy wyglądają, wiemy, jak grupy PLFA 1 wyglądają i gdzie wylądowaliśmy. No, stało się to, co przewidywaliśmy przed naszym poprzednim odcinku, przed tym spotkaniem, że możemy wylądować na północy. Bo tak naprawdę kogoś trzeba było ściąć z naszej grupy dość mocno śląsko-małopolskiej. No tak, no, optymalnie dla nas byłoby Kraków-Katowice, tak jeździć autostradę. Tak, tak, ale to zostawiałoby Tytanów ze Szczecinem w jednej tak. grupie i to było nie do pomyślenia, więc w związku z tym my lądujemy na północy. Niektórzy uważają, że dzięki temu dostajemy słabszą grupę, ja się z tym nie zgadzam. Zobaczymy. Mamy wicemistrza u siebie. Mamy wicemistrza, w drugiej jest mistrz. Te grupy są zawsze porówne, tak naprawdę to się porówno rozkłada, przy tym, żeby być najlepszym, trzeba wygrywać z najlepszymi, z każdym tak naprawdę. W naszej grupie Cougar Szczecin, zawsze groźni, zawsze solidni, drużyna, która może wygrać i przegrać z każdym. Seahawk Sopot, wicemistrz, o którym tak. wspomniałeś, ale już bez Luka Zetazate i prawdopodobnie bez pozostałych importów, ani też bez nowych. To jest zresztą ciekawa historia z Seahawk Sopot i myślę, że w kolejnych odcinkach do nich jeszcze będziemy nawiązywać. Mamy też Wilki Łódzkie, które od paru lat no, też w środku stawki, najczęściej jednak walczą o utrzymanie, w zeszłym roku byli w barażu. No i mamy naszych starych znajomych z PLFA 2, tak, Dukes. Współfinalistów, Warsaw Dukes, więc grupa nader ciekawa, mnie cieszą te wycieczki krajoznawcze. No tak, no w tym roku będziemy, w ostatnim roku PLFA 2 to w ogóle nigdzie nie jeździliśmy, tak. pojechaliśmy do Opola tam i z powrotem najdalej, a tym roku będziemy i w Szczecinie, i w Sopocie, i w Łodzi, i w Warszawie. Tak, tak, najkrótszy wyjazd mamy do Łodzi, a to i tak jest dosyć daleko. No to będzie ciekawe, to będzie pouczające. No, ale będą musieli też do nas przyjechać. Będą musieli, a podróże kształcą, więc ja się cieszę, ty pewnie trochę mniej. A, zobaczymy, ja się cieszę, mam nadzieję, że wyjedziemy do Sopotu gdzieś w połowie czerwca, bo to może być fajne wtedy. Tak, tak, ja też na to liczę, mieliśmy taki wyjazd grając w Devils B, zresztą większość chłopaków z naszej drużyny pochodzi właśnie z tamtych czasów, może nie większość, ale wielu zawodników. No i to był świetny wyjazd, jechaliśmy pociągiem, bo Devils nie chciało zapłacić za autokar dla drużyny B. Mhm. I tak naprawdę to był jeden z najlepszych wyjazdów, który scementował drużynę i który tak naprawdę utrwalił powstanie Outlaws, bo to na tym wyjeździe jakby pojawiły się pierwsze plotki o Outlaws, o tym, że się to zmaterializuje. Wbrew obiegowej opinii, że to dopiero po powstaniu Panthers. No, a powiedzmy parę słów o południowej grupie, bo tam też mocna grupa, zwłaszcza patrząc na to, że Steelers już nie ma w toplice, no to tam dużo zawodników rozeszło się po PLFA 1. Tak, zawodnicy rozeszli się po Rebels i po Falcons. Falcons natomiast na dodatek ściągają co najmniej dwóch importów, o których już ogłosili. Tak. Jedyny problem, który w tym wszystkim jest, to ekwiwalent za zawodnika, który będzie teraz wprowadzony. No i Falcons i Rebels to dwie drużyny, które będą miały do zapłacenia kilkadziesiąt tysięcy złotych. Tak, tam wychodzą bardzo duże kwoty. I oni tak naprawdę mogą być ugotowani, bo to jest tak naprawdę ich cały budżet i będą musieli wybierać między importami albo byłymi zawodnikami Steelers, więc to będzie ciekawe i trudne dla tych dwóch drużyn. Są tam również Gliwice Lions, zawsze mocni, tak. Nelip zawsze w formie. No i Kraków Kings, mistrz, który ma w swoim składzie aż trzech reprezentantów Polski, więc to jest siła, której nie można lekceważyć, więc ta grupa jest naprawdę mocna. Outsiderem są Tytani Lublin, to jest murowany kandydat moim zdaniem do spadku. W zeszłym roku nie mogli zebrać ludzi przed barażami, wątpię, żeby teraz udało im się zebrać ich na ligę. Moim zdaniem będzie tam grało wielu juniorów i będzie to sezon 0 do 8 w wykonaniu Tytanów i PLFA 2 Welcome to. No, ciekawy sezon będzie. Będzie ciekawy. Przejdźmy teraz do NCAA.
W ubiegły weekend, sylwestrowy weekend, mieliśmy college playoffs. Clemson, Oklahoma, Alabama, Michigan State. Wiemy, że Clemson wygrał z Oklahoma, Alabama z Michigan State. Teraz 11 w poniedziałek Alabama gra z Clemson o mistrzostwo NCAA. Co ty myślisz? Ja myślę o tym, o czym mówiliśmy we wcześniejszych odcinkach. Ja bym chciał zobaczyć w tej konkurencji Ohio State, chciałbym zobaczyć w tej konkurencji TCU, które wygrało z Oregonem w pięknym stylu, pokazali charakter. Tak, przegrywali 31-0. Przegrywali potężnie, a udało im się powrócić i to było niesamowite. Ten zablokowany punt, który zwrócony został na pierwszą próbę przez Oregon, taki cios powinien dobić już tą drużynę, a oni jednak powstali. Ja bym chciał zobaczyć tam Stanford i Christiana McCaffrey. Tak, on miał cudowny sezon w tym roku. Cudowny sezon, cudowny mecz w Rose Bowl, nowy rekord Rose Bowl w All-Purpose Yards i tak naprawdę czemu nikt mu nie dał Heismana w tym roku, ja tego nie rozumiem. Nie wiem, nie mam pojęcia. Natomiast jest duża dyskusja o całym bowl season w tym roku, bo te college football playoffs to zrobili w Sylwestra, oglądalność spadła o 45%. New Year's Day Bowls, gdzie Notre Dame przegrał z Ohio State, gdzie Iowa przegrała ze Stanford, to żaden mecz nie był bliżej niż 14 punktów, a średnio tam wygrane było 24 punkty. I tak generalnie wszyscy o tym dyskutują, że jakaś większa zmiana musi być w tym zrobiona. No tak, tak. Aktualnie ta formuła bowl games moim zdaniem też się nie sprawdza. Natomiast mnie nie dziwią te wysokie wyniki w bowl games z tego względu, że na co dzień, gdy grasz w konferencji, spotykasz się ze znajomymi rywalami, drużyny im częściej ze sobą grają, tym lepiej znają siebie nawzajem i tym bardziej wyrównuje się rywalizacja. Natomiast jeśli jedziesz do drużyny, która jest ci zupełnie obca, to możesz albo wygrać wysoko, albo przegrać wysoko. Z jednej strony tak, był ten argument z Oklahoma, tak, który przegrał dość mocno z Clemson. I Oklahoma, że w ogóle tam się znalazła, bo i z Baylor, i z TCU, i z Oklahoma State wygrali, jak tamte drużyny mieli backupa na quarterbackie, tak? Czyli tam nie mieli swojego first string quarterback, ale i tak się znaleźli w tym playoffie, no i przegrali w tym playoffie. Ja do końca też, wiesz, można powiedzieć, ok, wyjeżdżasz, to albo możesz wysoko wygrać, albo przegrać, bo to jest drużyna, której nie znasz. Z drugiej strony masz miesiąc, żeby się przygotować, tak? Na jeden mecz, nie tak, że co tydzień masz jeden mecz. To jest ta różnica, właśnie o to chodzi. To jest ta różnica, że ktoś po prostu ten miesiąc używa tak mocno lepiej, że ta różnica się zwiększa. Tak jak na co dzień mamy różnicę touchdownu, bo masz tylko tydzień przygotowania, to jeśli wychodzą ci 4 tygodnie, to ta różnica zaczyna się rozjeżdżać. Ja powiem, że to, że Clemson wygrał z Oklahoma, to ok, to ja tego się spodziewałem. Natomiast że Alabama taką przewagą wygrała z Michigan State 38-0, to dla mnie było kompletne zaskoczenie. Myślałem, że to dużo mocniejsza drużyna. Tak jak dzisiaj ktoś pisał, to się okazało, że ten Michigan State i Ohio State to nie była gra dwóch dobrych defensów, tylko dwóch nieobecnych ofensów, którzy się pokazały już później. No tak, tak. To jest złożona kwestia, tak? No, każdy może wygrać z każdym, zarówno w NFL, jak i w NCAA. Najdobitniej pokazuje to przykład Appalachian State, który kiedyś zrobili upset z Michigan. A mówiąc o Michigan, gratulacje dla coacha Harbaugh, bo tak. Udany sezon, wygrana w bowl game, 10 wygranych w roku, więc... No odwrócił ten program tak, w tym tak, roku. Tak, więc rzeczywiście Michigan jest na dobrej drodze. No jeżeli mówimy o programy, które zaskoczyły w tym roku, Navy miał bardzo dobry sezon, ale powiedzmy o Houston i Houston w swoim ballgame to kompletnie zdemontował Florida State. Tak, to co robiło Houston z niedawnymi mistrzami z Florida State było niesamowite. Ja widziałem ten mecz, nowy trener Houston jest naprawdę wysokiej klasy ekspert. Były quarterback z Ohio State. Wysokiej klasy ekspert, potrafi pokierować ofensywą i tak naprawdę, kto wie, może niedługo Houston gdzieś tam się pojawi w tych playoffach. No. Ja bym chciał zobaczyć 8 drużynowe playoffy, co najmniej. Wiele osób o tym mówi, ale mówią, że to nie tak szybko. Ale dobra, poniedziałek mamy Alabama i Clemson. Kogo widzisz? To jest trudne pytanie. Ja jak zawsze obstawiam dobry futbol. Myślę, że mimo, że Clemson jest teoretycznie faworytem, stawiam na Nicka Sabana i kolejne mistrzostwo w jego wykonaniu. Naprawdę myślisz, że Clemson jest faworytem? Clemson jest numer jeden, ale moim zdaniem Alabama jest tu faworytem i tak bardzo jakbym nie chciał zobaczyć tego, że Alabama wygrywa kolejne mistrzostwo. Niestety chyba tak wyjdzie, Alabama wygra i może być dość duże zwycięstwo. Zobaczymy.
No i teraz przejdźmy do NFL. Ostatni weekend NFL, playoffy są set. Jak ci poszło? No, w fantasy futbol poszło mi ze zmiennym szczęściem. Widzę Dawida Białego, obroniłem tytuł mistrzowski. Pokonałem 13 innych wybitnych reprezentantów PLFA, sędziów, zawodników, działaczy, dziennikarzy i obroniłem tytuł. To się rzadko zdarza, bo jednak w lidze fantasy najbardziej liczy się szczęście. Ja w tym roku prowadziłem w tej lidze przez pewien okres czasu, również przez playoffs udało mi się przejść suchą nogą, mimo że na koniec sezonu regularnego zajmowałem 4. miejsce dopiero, ale była to bardzo wyrównana liga, bardzo, bardzo wyrównana, tak naprawdę ponad chyba około 10-11 zespołów miało szansę na playoffy jeszcze w ostatniej kolejce. Natomiast w drugiej lidze, w której gram, ukroniłem się przed spadkiem, już w zeszłej kolejce udało mi się obronić się przed spadkiem, bo to liga ze spadkami, z awansami i zająłem miejsce tuż nad strefą spadkową, 10. miejsce na 12 drużyn. Nie tak dobrze, ale na swoją obronę powiem, że gdybym wygrał ostatni mecz, to zająłbym miejsce 8. To już byłoby takie bez dramatu, bo trochę tego 10. miejsca wstyd. Mam nadzieję, że w przyszłym roku się zrehabilituje. Ale gratulacje dla zwycięzcy. To jest w ogóle ciekawy format fantasy futbolu. Jest to założony za czasów forum USA Sports, takie dawni pasjonaci. I to, tam gra bardzo, bardzo wielu zawodników w kolejnych ligach. Jest Liga A, Liga B, Liga B1, B2, Liga tam C, ileś tych lig C i tak dalej, i tak dalej. Chyba już to zeszło do G czy do H i musisz awansować rok po roku, żeby zagrać z najlepszymi w Lidze A, tak jak my sobie gramy w tej Lidze A. Dlatego bardzo chciałem obronić zostać się w Lidze A. Zostać w Lidze A. No dobra, ale to teraz w NFL prawdziwym mamy playoffy. Zaczniemy od AFC. Jak ty to widzisz? AFC. Podoba mi się Houston Texans. Tak? Tak, bardzo mi się. Mi się od zawsze podoba gra Houston 9-7? Texans. Słaby bilans, ale mieli dużo problemów w tym sezonie. Zaczynając od tego słabiutkiego początku sezonu, gdzie ta defensywa w ogóle najlepsza defensywa. Była, teraz nie było JJ Watta, nie była Ale JJ Watt w tym roku 15,5 saków i jest jeden z niewielu, to chyba jeszcze był Andre Tippett i Richard Dent, którzy mieli więcej niż 15 saków przynajmniej 2 lata z swoich pierwszych 5 lat w NFL. On już trzeci sezon. Tak. Nie z rzędu, ale trzeci sezon. Z rzędu. Nie, bo 15,5 w tym roku, 15,5 w ubiegłym roku, 10,5 dwa lata temu. W tym roku miał 20 nie, parę. Nie, 20 parę i miał 20 parę 4 lata tak. temu, a pomiędzy miał 10,5. Okej. W każdym razie wracając do Houston, podoba mi się Brian Hoyer jako ten game manager, który bez tego nie lubią. DeAndre Hopkins jest niesamowity. Oprócz tego mają dobry korpus receiverów. Arian Foster już jest out, ale ta linia ofensywna została. No i defense, o którym powiedziałem wcześniej. Może nie mają najlepszego rekordu, ale ich rekord nie mówi o nich wszystkiego. I to jest ta drużyna. Ty kogo typujesz w AFC? Wiesz co, jestem troszeczkę zaskoczony, że po tym wszystkim zamieszaniu, o czym mówiliśmy i co się dzieje i tak dalej, że Denver wyszedł ustawiony jako numer 1 w AFC. I New England na samym końcu te 2 mecze przegrał i jakoś tam troszeczkę się rozsypał. Owszem, mają swoje tam kontuzje i mają problemy z dobrymi graczami, ale wszyscy powinni teraz, mając 2 tygodnie odpoczynku, powinni teraz wrócić. Natomiast moim zdaniem to nie jest ten sam New England, który jest. Jak ja patrzę na to, to moim zdaniem w AFC to dark horse'em dla mnie jest Pittsburgh. Że Pittsburgh może to wszystko teraz, mając wszystkich razem, może to wszystko pozbierać i oni mogą wylądować Super Bowl. No, Antonio Brown ma świetny sezon ze sobą, niesamowity. Jeśli grał z Big Benem, to miał co najmniej 10 catchy i co najmniej 100 yardów w każdym meczu. Po prostu... pierwszej kwarcie. Najczęściej w pierwszej kwarcie. Ale fakt jest taki, no nigdy nie można skreślać Toma Brady'ego i New England, mimo że mają tak podziurawioną linię ofensywną, tak słabą od lat defensywę, to nie można ich skreślać. Zgadza się, ale po prostu... To jest futbol, ale ja stawiam na Houston, bo chcę ich zobaczyć. No. W końcu chcę zobaczyć Houston, którzy niedawno dołączyli do ligi. Oni nie byli jeszcze Nie byli jeszcze nawet chyba w AFC Championship Game nigdy. No, przecież to jest drużyna, która była raptem kilka razy w playoffach. Oni powstali w 2004, trzecim, coś takiego. Tak. Nie Derek Carr, tylko David Carr. Tak, ja to pamiętam. Pierwszy mecz istnienia Houston Texans grali Monday Night Football z Dallas Cowboys i wygrali. No, wygrali z Davidem Carrem na quarterbacku? Tak, tak. No David Carr to wtedy wyszedł z San Diego State, to był gwiazdą. Ale nie miał danego.
No dalej już źle mu szło, ten mecz wygrał. Kogo w NFC obstawiasz? NFC to ciężko, bo Carolina, moim zdaniem, ich rekord 15-1 to nie odzwierciedla prawidłowo tą drużynę. Moim zdaniem to jest dużo słabsza drużyna niż ten rekord pokazuje. Defense ma swoje momenty, potrafi, natomiast oni grali w słabej dywizji, mieli parę tam poza dywizją słabszych konkurentów i moim zdaniem oni mogą nie dojść do NFC Championship Game. Ja bym stawiał, pomimo wszystko, pomimo tej dużej porażki w ostatniej kolejce, na Arizonę. Bo moim zdaniem Arizona, patrząc na to, to oni najbardziej kompletnie grają, to jest najbardziej złożona, najbardziej kompletna drużyna ze wszystkich, których ja widzę na dzień dzisiejszy w NFC, którzy zostali teraz. Okej. Czyli to jest twój typ na Super Bowl, tak? Moim zdaniem tak. Okej. No mi się bardzo podoba Carolina z Camem na quarterbacku. Wyglądają naprawdę niesamowicie. A Cam teraz w ogóle nie będzie miał, wiesz, nie będzie w ogóle spał. Dziecko mu się urodziło i teraz nie będzie miał czasu, żeby się skupić na futbol. To może być problem. Powiem ci, ja znowu może tak trochę nieszablonowo. Redskins się zrobili strasznie ciekawi. Kirk Cousins, tak. Druga połowa sezonu, to co on pokazał, tak. I on też otworzył running game, tchnął taką iskierkę w tą drużynę tam. Tak, ale mi się wydaje, że z Arizoną nie dadzą sobie rady. Znaczy nie mówię, że dadzą rady przez całe playoffy, bo to jednak jest taka drużyna, która ten jeden slip lubi mieć. Natomiast fajnie byłoby zobaczyć ich walczących i myślę, że na koniec właśnie przegrają z kimś z top 3, czyli Seattle, Arizona lub Carolina. No, zaskoczeniem dla mnie też było to, że Minnesota wygrała swoją dywizję nad Packers. O, to nawet nie doszedłem do tego. Tak. Nie ogarnąłem tego, a Seattle jest w ogóle w playoffach. Seattle jest, ale jako numer 6 chyba. Tak. Ja już powiem ci, jak tego NFC Picture nie ogarnąłem do końca, z tego względu, że tam się dużo pozmieniało w ostatni weekend. Teraz jak mieliśmy weekend, to Sporo się działo przez ten tydzień i dużo tak naprawdę niesamowitych rzeczy. No chociażby to, że Buffalo Bills pod wodzą Rexa Ryana wyrzucili Jetsów z playoffów. Tak. No to oglądałem na Facebooku, bo tam John Fina cały czas go Bills dawał na to wszystko. To tak, natomiast, czyli widzimy to w taki sposób. Pittsburgh i Texans chcielibyśmy zobaczyć AFC Championship Game. To byłoby ciekawe, zdecydowanie. No, myślę, że tak, ten scenariusz jest dosyć... Nie, on jest całkiem możliwy do spełnienia, bo to są dwie drużyny o niskich seedach, prawda? Które mają szansę pokonać numer 1 i numer 2, czyli w tym wypadku New England i Denver. Texans są 4, a Pittsburgh jest... Czyli Texans grają w pierwszym meczu z jedynką, czyli z Denver. Nie, Denver i New England nie grają. Tak. On... Pittsburgh gra z Cincinnati. Tak, ale po wygranej, jeśli Cincy by wygrało, to wtedy Cincy gra z dwójką, a Texans grają z jedynką. Ale z kolei jeśli wygra Pittsburgh, to Texans grają z dwójką, a Cincy gra z jedynką. No, zobaczymy, będzie trochę ciekawe. Się zamotaliśmy. To już wszystko w dzisiejszym odcinku GoLine TV Powered by the Outlaws. Dziękujemy za to, że nas oglądaliście. Lajkujcie, subskrybujcie, szerujcie. Za tydzień wracamy z rezultatem NCAA Playoff Game, Championship Game i NFL Playoffs. Do zobaczenia. Do zobaczenia.